W tym wideo omówimy podstawy systemu BLK360. Główne elementy zestawu to skaner, statyw i baterie. Najpierw zajmijmy się ustawieniem statywu. Wypchnij nogi statywu na zewnątrz. Potem poluzuj zacisk na kolumnie centralnej. Następnie wysuń kolumnę centralną, obróć do góry nogami i wsuń z powrotem od góry. Zakręć zacisk z powrotem. Okręć każdą nogę, aż zaskoczy na swoją pozycję. Na koniec poluzuj zaciski na końcach nóg, kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara i rozsunie na wybraną długość. Zablokuj nogi, kręcąc odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Statyw powinien wyglądać mniej więcej tak. Następnie musimy włożyć do skanera naładowaną baterię. Weź skaner, otwórz pokrywę baterii i przytrzymaj ją, po czym wsuń baterię ze stykami skierowanymi do dołu, aż zaskoczy na miejsce. Mała dźwignia będzie przytrzymywała baterię i pokrywa się zamknie. Teraz możemy włączyć skaner. Znajdź przycisk zasilania i wciśnij go raz. Pasek LED zacznie migać na żółto. Jest to proces uruchamiania. Kiedy się zakończy, pasek zacznie świecić na zielono. Uruchamianie trwa około 20 sekund. Jeśli używasz statywu, możesz teraz zamocować skaner do szybko Wystarczy nacisnąć oba przyciski zwalniania, a urządzenie zaskoczy na miejsce. Skaner jest już zamontowany na statywie. Jeśli chcesz, możesz używać BLK 360, nie podłączając go do iPada. Wystarczy przycisnąć przycisk zasilania, a pasek LED zacznie migać na zielono. Skanowanie zacznie się, kiedy pasek LED zacznie migać na żółto. Po zrobieniu fotografii panoramicznej urządzenie przeprowadzi skan i zachowa go we wbudowanej pamięci. Może przechowywać około 100 skanów, a każda bateria starcza na mniej więcej 30 skanów. Zrobienie każdej fotografii i skanu trwa około 3 minut. Kiedy proces dobiegnie końca, pasek LED wróci do jednostajnego zielonego światła. Po zakończeniu skanowania możesz wyłączyć skaner ponownie wciskając przycisk zasilania. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zobaczysz, że pasek LED miga szybko na żółto. Kiedy skaner się wyłączy, pasek LED zgaśnie. Gdyby pasek LED zaczął świecić na czerwono, znaczyłoby to, że w BLK 360 mogła wystąpić awaria. W takim wypadku najlepiej skontaktować się z lokalnym wsparciem technicznym.